Maksymalnie, czyli Maksym Ziółkowski, założył kanał na YouTubie we wrześniu w 2018 roku. Od 2014 roku interesował się sportem, został trenerem osobistym, a filmy na kanale to głównie challenge związane właśnie ze sportem, wytrzymałością, jedzeniem i jest też trochę vlogów. Zresztą efektem miłości do sportu jest jego własna metamorfoza. Schudł 32 kg, podobno też od 2015 roku nie pije alkoholu. Najstarsze filmy sprzed 4 lat mają często ponad milion wyświetleń. Generalnie YouTube'ową karierę maksymalnie można najprościej podzielić na dwa etapy, przed i po walce w Fame MMA. Na początku działalności YouTube'owej maksymalnie bardzo pomogła mu współpraca z Abstrahuje. Jego kanał był w gruncie rzeczy kolejnym z bogatego wtedy portfolio spółki Abstra. Głównym kontentem z założenia miało być przekraczanie granic swojej wytrzymałości, ćwiczenie swojego ciała i psychiki. Masny powiedział o nim prowadzący maksymalnie, Maksym Ziółkowski, to człowiek, który nigdy nie odpuszcza. Po publikowanym kilka dni temu filmie pobił nawet rekord świata, a to dopiero jedna z pierwszych produkcji na jego kanale. Nie wiadomo, o który dokładnie film chodzi. Wyszukiwarka nie podpowiada nic w kwestii tego domniemanego rekordu. Maksym najpierw osobiście poznał Roberta Pasuta, czyli wtedy jeszcze 1/3 składu Abstrahuje, a potem sam złożył im propozycję współpracy. Powiedział: widziałem, że szukają kogoś do kanału i przyszedłem z pomysłem. Chłopaki z Abstra wystąpili w kilku filmikach Maksyma, na przykład Maksymalnie Tłusty Czwartek, Nie śpimy przez 72 godziny, czy Jadłem i trenowałem jak Strongman. Na jego kanale pojawiły się też Beksy, czy W karolach głównych. Inne z kanałów spółki Abstra i kariera się rozhulała. Innymi gośćmi maksymalnie byli na przykład Robert Burnejka, Blowek i Gargamel. Wyzwania na kanale maksymalnie są z jednej strony dość typowe dla YouTube'a. 48 godzin bez prądu, morsowanie, cały dzień w rękawicach bokserskich. Z drugiej strony są też takie całkiem ekstremalne, które raczej wymagają przygotowania psychofizycznego. Na przykład zamknięty w samochodzie przez 48 godzin, pije tylko szejki przez 7 dni albo 24 godziny na łódce. Kolejna grupa challenge na kanale maksymalnie to takie typowo sportowe. Na przykład przejechałem całą Polskę na rowerze, zrobiłem szpagat w 30 dni, czy jadłem i trenowałem jak Wolverine. Maksymalnie zawsze był pozytywną osobą, nigdy nie miał konfliktów czy dram z kimkolwiek z influerskiego YouTube'owego świata. W wywiadach sprawia wrażenie miłego, inteligentnego gościa z poukładanymi w głowie rzeczami. Z drugiej strony, przed walką na Fame MMA powiedział, że nigdy nie miał problemu dać sobie z kimś popysku. Podobno też brał w swoim życiu udział w około 100 walkach ulicznych, ale w 2021 roku już miał ten etap za sobą. Jego przemiana nie tyczyła tylko schudnięcia, ale też zaszła wewnętrznie. Przestał imprezować, nie wchodzi w konflikty, a do walki, wtedy jeszcze z Boxdelem, który ostatecznie wycofał się z niej 2 dni wcześniej z powodu kontuzji ręki, podchodził czysto sportowo. Powiedział też, że nie ma nikogo, z kim by chciał się jakoś policzyć w oktagonie i wie, z kim chciałby zawalczyć w kolejnym starciu, które, nawiasem mówiąc, nigdy się nie odbyło, ale znów jest to wybór czysto sportowy. Co do samej walki, w październiku 2021 roku maksymalnie stoczył swoją pierwszą i ostatnią walkę freakfightową na gali Fame MMA 11. Starcie było w kategorii wagowej Open, a przeciwnikiem Maksyma był Filip Zabielski. Walka zakończyła się niejednogłośnym remisem, pierwszym w historii Fame, na korzyść Zabielskiego. Dwóch sędziów punktowało 28-28, a jeden z nich przyznał wygraną 29-28 Ziółkowskiemu. Ogólnie sam maksymalnie, jak i fani byli rozczarowani, bo Zabielski to był imprezowicz, a nie porządny sportowiec i Maksym mógł go łatwo skończyć, ale był bardzo sztywny i powolny w nogach. Niedługo po tym zdarzeniu maksymalnie przestał nagrywać na 7 miesięcy. W poście na Instagramie z 9 października 2021 roku napisał, że zaczyna nowy rozdział. Do stycznia 2022 roku postował tam głównie fotki z egzotycznych wakacji w Tajlandii, a po prawie 2 latach od ostatniego wakacyjnego posta na jego Insta pojawiło się ledwie 14 nowych wpisów. Wygląda jak porządny detoks od internetowej sławy. Już na zawsze? W trakcie tej przerwy Pasut i Czarek sprzedali swoje udziały w Abstra i wykupili tylko swój kanał, więc nie wiadomo też, jak od strony organizacyjnej i prawnej zaczęła wyglądać sytuacja maksymalnie i jego kanału. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeśli film Wam się spodoba. Maksymalnie zaczął znów dodawać na YouTube w połowie 2022 roku. W opisie kanału napisał, że wraca i co wtorek będzie live, a w niedzielę maksymalne wyzwanie. Pierwszy film po powrocie to znów wyzwanie, 7 dni bez mycia się. Poza klasycznymi już u niego wyzwaniami, YouTuber próbował też w nowej odsłonie kanału robić wywiady ze znanymi osobami ze świata influencerów, sportowców czy fighterów. Cykl nazywał się Ostra Bitka, odcinków wyszło 7, a najwięcej wyświetleń ma film z If It Only Fit Your Macros z szefem, czyli zawrotne 34 tysiące. Wywiady są w gruncie rzeczy jedną wielką reklamą maksymalnych sosów, czyli własnej marki Ziółkowskiego. W
każdej odsłonie kanału pojawiają się też vlogi z mistrzostw Polski w jedzeniu ostrych papryczek. Raz zajął trzecie miejsce w Krakowie, a drugi raz został mistrzem Polski na zawodach we Wrocławiu. Niestety nie był to powrót udany. Maksymalnie nie udało się wskrzesić sukcesu z pierwszego etapu działalności kanału, pomimo zapraszania fajnych gości i przekraczania kolejnych granic. Ten powrót trwał w sumie tylko jakieś 7 miesięcy, a tempo dodawania filmów nie było jakieś zawrotne. Ostatni film dodany 8 miesięcy temu zdobył tylko 11 tysięcy wyświetleń, co jak sami się pewnie zorientowaliście, jest słabym wynikiem w porównaniu z wcześniejszymi milionami. Ogólnie z jego kanału na YouTube wynika, że w ciągu ostatniego roku czy dwóch dodał tylko 24 filmy, a z wszystkich filmów na kanale jest 227. Z tych 24 filmów tylko 6 przebiło liczbę 100 tysięcy wyświetleń. Generalnie YouTuber w ciągu roku stracił około 6 tysięcy subskrypcji, z czego 1000 w ciągu niecałego ostatniego miesiąca, a ten trend zniżkowy trwa od listopada 2021 roku bez przerwy, czyli od zawieszenia działalności. Według Social Blade w ciągu ostatnich 30 dni ilość wyświetleń spadła o 115%. Także z jego profilu na Instagramie co tydzień odchodzi setki użytkowników. W ciągu ostatniego miesiąca było to ponad 700 osób. W tym momencie obserwatorów jest 139 tysięcy. W szczytowym momencie było to 150 tysięcy. Po zdjęciami Maxy ma wyłączoną funkcję pokazywania liczby polubień, co może wskazywać na próbę ukrycia ich niskiej ilości. Ograniczona jest też możliwość dodawania komentarzy. Co więcej, w opisie na Instagramie influencer nie wspomina nic o kanale na YouTube. Pisze tylko, że jest trenerem personalnym w City Fit i ma markę Maksymalne Sosy. Maksymalnie jest też aktywny obecnie na TikToku. Ma tam prawie 45 tysięcy followersów, ale nie jest to jakiś spójny content, raczej głównie randomowe filmy z jego przygód jako kierowcy Ubera. Tak, dobrze usłyszeliście, Maksymalnie jeździ teraz Uberem. Ruch na profilu TikTokowym też nie jest duży. Pod ostatnim filmem z 13 września jest ponad 3,5 tysiąca wyświetleń, 160 polubień i 2 komentarze. Tak samo na profilu na Facebooku Maksym Ziółkowski opisuje siebie tylko jako trenera personalnego pracującego w City Fit i rzeczywiście widnieje na stronie klubu fitness w Warszawie w galerii Rondo Wiatraczna jako pracujący tam trener personalny i można się do niego zapisać przez stronę. Wszystkie terminy na październik są wolne póki co. Z jego instagramowego posta z sierpnia 2020 roku wynika, że pracuje tam właśnie od tego momentu. W 2020 roku Maksymalnie wydał też płytę rapową pod tytułem Maksym Ziółkowski, pod ksywą Ziółkowski. Jest to typowy, lekki rap, nic nadzwyczajnego. Teksty traktują głównie o tym, jak kiedyś było źle, a teraz jest fajnie, że jest kasa i ogólnie spoko ziomek jest z Maksyma. Spotify podaje, że w miesiącu Ziółkowski ma 89 słuchaczy. Ogólnie obserwuje go lekko ponad 3000 osób, a najpopularniejsza piosenka ma około 7,5 tysiąca wyświetleń. Chyba jednak nie jest aż tak dobrze, prawda? W listopadzie 2022 roku 33-latek za pomocą mediów społecznościowych wyjawił, że ma duże problemy z prawym kolanem. Miał je już wcześniej operowane ze względu na zerwane więzadło. Vlog z powrotu do formy po tamtej operacji ciągle jeszcze wisi na kanale Maksymalnie. Były youtuber powiedział, że od dłuższego czasu już odczuwał w nim dyskomfort i po rezonansie wyszło, że ma zerwane więzadło krzyżowe przednie, mocno wytartą łękotkę i ukruszoną rzepkę. To mocno wpłynęło na całe życie Ziółkowskiego. Okazało się, że nie będzie mógł już funkcjonować tak jak dotychczas, chociażby biegać czy intensywnie trenować i że czas ustawić życie na ważniejsze priorytety. Maksymalnie czekały wtedy dwie operacje tego kolana, które miały umożliwić w miarę normalne życie. Od tego czasu nie dostaliśmy żadnej konkretnej informacji na temat zdrowia influencera, ale ta informacja pokrywa się mniej więcej w czasie z dodaniem przez niego ostatniego filmu na YouTube. Czyżby to była zmiana priorytetów? Wcześniej Maksymalnie prowadził bardzo aktywny tryb życia, co widać zresztą po kontencie. Poza przejechaniem całej Polski na rowerze, 670 km w 3 dni w wakacje 2022 roku, przykładowo przejechał 500 km wzdłuż polskiego morza na rowerze w 4 dni, czy pokonał trasę z Warszawy na słynną plażę w Stegnie, 340 km na hulajnodze elektrycznej. Takie i inne ekstremalne pomysły, zmuszanie swojego ciała do np. picia samej kawy przez tydzień, czy tortur w izolatce, żeby wyświetlenia się zgadzały, czy chociażby intensywne trenowanie sportu od 2014 roku i podejmowanie takich wyzwań jak bieg w Ranmagedonie, na pewno miały jakiś wpływ na ogólne zdrowie Ziółkowskiego i jego prawe kolano w szczególności. Z drugiej strony Maksym stwierdził, że to, że odbył w życiu dużo treningów siłowych, pomaga mu jeszcze jako tako chodzić, bo ma kolano obudowane mięśniami. Od początku 2023 roku na Facebooku Maksyma Ziółkowskiego widać głównie posty związane z fitnessem i siłownią. Maksymalnymi sosami udział w akcji charytatywnej, ewentualnie fotki z jakichś prywatnych wyjazdów. Wygląda jakby działalność YouTube'owa była dla Maksyma już absolutną przeszłością. Myślicie, że to już naprawdę koniec Maksymalnie?